ciąg dalszy prawa własności. To znaczy, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć drugiej osobie, świadom tego, w co się pakuje, daje ci w prezencie swoje życie, swój los i chce się stać twoją własnością i ty rób ze mną, co chcesz, masz prawo do tego i nie będę miała pretensji, niezależnie co ze mną zrobisz. Tak bardzo cię kocham, że ci oddaję siebie i swoje życie. We władanie możesz robić ze mną zupełnie co tylko chcesz. To jest to właściwy moment, jest to właściwa sytuacja po to, żeby wziąć coś takiego, co się nazywa ślub, czyli ślubować dożywotnio. Jeżeli natomiast istnieje maleńka nutka, maleńka odrobinka wątpliwości, czy on lub czy ona się nie zmieni, nie stanie się tak jak jej matka, lub czy on przypadkiem nie okaże się, że jest Arabem i ja będę tylko jedną z pięciu jego żon i mnie to przestanie odpowiadać, to w takim przypadku uważam, że nie należy brać ślubu dożywotniego, tylko tak jak to robią Arabowie, na rok terminowy, na miesiąc, na godzinę, no, na 15 minut, proszę bardzo, jestem za. Jeżeli nie jesteś do końca przekonana, że chcesz temu facetowi oddać swoje życie i wszystko, co posiadasz, co mogłabyś posiadać, jeżeli nie jesteś do końca o tym przekonana, jeżeli masz taką maleńką, drobniutką niteczkę wątpliwości, to ci informuję, że z tej nitki powstanie lina, na której się powiesi cała twoja miłość kiedyś. Dlatego cię informuję. Jak długo nie jesteś na emeryturze, nie opowiadaj głupot, że chcesz, żeby ta druga osoba decydowała o twoim życiu. Bo jeżeli staniesz się własnością drugiej osoby, lub ewentualnie ona stanie się twoją, to zniknie chociażby coś takiego jak zazdrość, to zniknie coś takiego jak zawiść, to zniknie coś takiego jak wątpliwość, czy ona przypadkiem nie kupiła sobie za drogiej bluzki, lub czy on przypadkiem nie flirtuje z sąsiadką. I dlatego ja wiem, że to, co mówię, jest nie bardzo popularne, ale informuję, że prawdziwa miłość zdarza się równie często jak diamenty w piasku na plaży.